Mateusz Kaniowski. Tak, 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 proszę, Mateusz, kontynuuj. Mateusz Kaniowski, razem ze mną Adaś Soroko. Witam serdecznie, cześć. Moi drodzy, on nie uciekł, jest z nami, będzie dzisiaj walczył. Spałem, kurwa, dajcie spokój, kurwa. Słuchajcie, wczoraj przed mediatreningiem naruszyłem sobie nogę. Mam krótki ląd, słuchajcie, bardzo się zdenerwowałem, myślałem, że sobie coś zrobiłem. Kurwa, naprawdę, nie? I poszedłem sobie. Ja w ogóle zapomniałem, mówię, miało być te paskowanie. Ja w ogóle przez tą nogę mi wypadło z głowy, że jest potem ważenie. Ja jechałem z powrotem, dzwoni do mnie Patrycja i mówi, Adam, gdzie ty jesteś? Mówię, no gdzie? Pod hotelem. Już było, mówi, też ty masz, debilu, ważenie. No i tak, no. Moja złość właśnie pokazuje, jak, w jakim poziomie jest, słuchaj, że się potrafię zawinąć, naprawdę, nie? Z nerwów pójść w. Ale będę walczył, ej, proszę się nie denerwować. Bardzo was przepraszam. Tylko ci powiem jedno, w razie czego ten gość w czarnej koszulce, on później wycina wszystkie przekleństwa, spójrz mu głęboko w oczy, jak jeszcze raz będziesz mówił tak dużo. Kurczę, co ty gadasz, to on, kurczę, no. Sobie dobra, powiem. Bo nawet nie wiecie, to trwa czasu. Wracając do tematu. Czyli tak, Adaś Soroko kontuzjował się chwilę przed mediatreningiem, tak? Tak, słuchajcie, już jakieś intensywne treningi dają taki efekt, że w zapalenie mam najprawdopodobniej. Czy Adam Soroko mimo wszystko zawalczy? Tak, no toż nie ma nawet takiej opcji, żebym ja sobie nie wyszedł. No, niech to będzie nawet bez obu nóg walka. Bez rąk? Organizuje walkę bez nóg. No jak? Widzisz, to jest dopiero. To jest dopiero. I tak się robi, jak to mówi Nathan, i to się robi wyświetlenia, tak? Nie, no i tak się śmiałem, ej. W ogóle wracając, to przecież tyle wyzwisk, z rana, ja to aż ja się śmiać chcę. Dostałem 723 wiadomości, jestem takim gościem, że ja to sobie przeglądam. Celu pało, zabijemy cię i co, psychadzi siadła, ruro. Zobaczcie, że zamiast, wiecie co, ale owszem, są ludzie, mnóstwo, co mówią, ale Adam, dasz radę, wiesz, pyk. Ale zobaczcie, jak internet wpływa, może wpłynąć negatywnie, bo jak ja bym to skleił do siebie, słuchajcie, nienawidzą mnie. O Boże, tylko już to kiedyś zrobiłem, już to kiedyś przeżywałem upadek po tym, jak nie wyszedłem do Stiflera, słuchajcie. Poznałem smak depresji, chuj, gorzkie, niedobre, ciemność, szarość, nic więcej. I nie chcę do tego wracać. O, i nie życzę wam tak podcinanych skrzydeł, jak to potraficie robić trolle leśne. No powiem szczerze, że to jest w internecie najczarniejsza strona. Już nawet nie mówiąc o tej sytuacji, tylko chodzi o to, że w internecie ktokolwiek powie cokolwiek na drugą osobę, to nikt nie weryfikuje tego, czy to jest prawda, tylko od razu jest taki atak. Razu, to jest najgorsze. Od razu atak, no słuchajcie... Ktoś może powiedzieć na temat ciebie cokolwiek, stary. Ktokolwiek znany w internecie i jest jazda i zanim ty odpowiesz, jesteś skreślony. Tak, i wstajesz rano po 9 godzinach i masz 800 wiadomości, ty pało, uciekinier, takie nagłówki w ogóle, kurwa, są, jest rekord, fajnie, ale dziękuję wam, dziękuję, no bo co, coś trzeba gadać, nie? No dobra, ale ty teraz mówisz, że nie uciekniesz z tego, jesteś, walczysz. No tak, jestem, walczę, tak. Co z nogą, stary? No nie mogę stąpać na przednią nogę. No, fizjoterapeuta zapierdala, słuchajcie, za 2 godziny mam następny, kurczę, zabieg. Nie chcę robić blokad, ani brać żadnych tramali, słuchajcie, bo byłem uzależniony od leków. To jest, ja już dawno temu, ja bym wziął, słuchajcie, tramal i miałbym tam nogę. Rozumiesz? Bym sobie wyszedł, bym stoił tramala i wiesz, i by było super. Tylko byłem uzależnionym gościem od tego i teraz wiecie, co sobie głowa myśli? No zapierdala tramala. No weź, Adaś. Jednego nie weźmiesz, i dwóch. Co to tam? Nóżka nie boli, walkę jaką dasz, mordo? No, zwolni ci tempo. Boże, jak ja wezmę ten tramal, to już... Potem wezmę go jeszcze 200 razy. Bardzo mądrze mówisz. Powiem ci szczerze, że mówisz tak mądrze, że aż ciężko mi w to uwierzyć. No bo to jest, słuchajcie, bo przyszliśmy tutaj po to, żeby wytłumaczyć, co się wydarzyło, jak to wszystko wygląda, tak? U mnie, dlaczego tak się dzieje? No to dlatego tak się dzieje, że o. Możesz wygrać tę walkę, ale przede wszystkim masz do dyspozycji kopnięcie i pytanie, czy ty będziesz mógł dzisiaj kopać? No zobaczymy, na pewno spróbuję. Nie no, ja muszę kopać, bo to miało być ręce kontra nogi. Ja boksersko jestem kwaśny, Ewa kwaśny po prostu, wiesz co? Dlatego chciałem, tak, ale i tak się będę bił i to i w boksersko, zobaczymy. Mam tyle siły, że myślę, że raz mu w głowę i mu odpadnie. Tak sądzisz? Nie, ja nie sądzę, ja tak myślę. Ja ma twardy łeb. Ma, wie, właśnie, super sprawa. Zobaczmy, czy da radę go wyłączyć, no, tak jak rozmawialiśmy już przy pierwszej konferencji, no twoim największą szansą jest kopanie przede wszystkim w tym pojedynku. No walczysz z pięściarzem, pięściarze mają najczęściej nieprzygotowane nogi na tyle kopnięcia, a ty lubisz kopać. No bardzo lubię kopać, ej. Dla chłopaka, kurczę, kopiącego, karate samo mówi za siebie, nie? Kopać, kurczę, kopać, kopać, kopać. Walka w półdystansie z twoją gardą, tak szczelną jak zawsze, to jest... Wspaniale, naprawdę. I idealnie, idealne zestawienie, wiesz, na dostanie
Zobaczmy, jestem też bardzo ciekawy, cóż to kurczę będzie, niech to sobie tam zagra wszystko i miejmy to za sobą i porozmawiajmy już po walce, nie? Widziałem zresztą, że ty byłeś faworytem przez jakiś czas i nagle zacząłeś to odwracać, a teraz Casio jest ogromnym faworytem, raz to można wiele na tobie zarobić. No jak? Myślisz, że jak to działa? Ja żartuję. Zważ się, jaki spryciarz. Teraz wygram i trochę zarobimy pieniędzy, wiesz. Ale tak, to byś rozbił bank, gdybyś to przekminił. Nie, bez kitu, nie. Ucieczka, coś, kursy się zmieniły, bo nikt nie wierzy, że zawalczysz. Jest. Dlatego zawsze się śmiałem. Nathan mówi, że oni w grę grają. Kurczę. Nie mogę. Ale powiem ci szczerze, że bałem się bardzo o ciebie. Tak już serio, jak zobaczyłem, że cię nie ma, to sobie pomyślałem, ja pierdziele, znowu się to dzieje. Ja też się trochę bałem, wiesz czemu? Bo słuchajcie, wróciliśmy do tego hotelu, nie mówią, że Adam, no właśnie nie wyszedłeś gdzieś, Dewiancie, do ważenia, nie? Mówię, ej, to co, już patrzę się, już uciekłeś, już ten. Słuchajcie, tam głowa dziwne rzeczy sobie podpowiada. Nie poddam się za chuja, nie po to tak przeszedłem, kurwa, kawał drogi, żeby teraz się brać, kurwa, zawijać napięcie jak frajer. Nein. No tak, nie, Mateusz? No właśnie, liczyłem na to, ej, no serio, liczyłem na to, że nasza rozmowa tak będzie wyglądała, ale gdybym mógł sobie wyobrazić najlepszy scenariusz, że będziemy tak rozmawiać, to właśnie tak bym sobie to wyobraził, Adaś, ty dorosłeś mentalnie. Kurwa, dorósł. Słuchajcie, dorósł, a nadal takie głupoty popełniamy, dlatego każdy mówi, że ci dorośli mają tego małego chłopca, kurwa, w sobie. Nie? Naprawdę. Ale słuchaj, tak naprawdę, jak już masz 24 godziny do walki, czy tam 12 już nawet teraz, tak? I miałbyś nie zawalczyć, to byłaby taka głupota, bo tak, dostajesz pieniądze za tą walkę. Nawet gdyby coś ci się stało, no to ile razy w życiu się dostało w zęby? Tak, to tak, słuchajcie, już nie chcę tego, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę tego przychodzić drugi raz, nie? Tego hejtu, słuchajcie, podnieś się z tego, kurwa, twardzieli siebie robią i ten, i dlatego rozumiem Pawła Tyburskiego, rozumiem wszystkich, co tam są po tych depresjach, co ich tam, kurczę, troszeczkę przykurwa gniotło, bo wcześniej tego nie rozumiałem, nie? Bez kitu, kurwa. Nigdy nie słyszałem takiej odmiany słowa przygniotło. No bo to strasznie, wiesz, bo to życie przygniata tak, że się czasami nie da się oddychać, aż, wiesz, aż brak, kurwa, tchu, nie? No i walczymy o ten, kurwa, każdy oddech. I kurwa jestem po to właśnie, żeby walczyć o ten każdy oddech. I Kasiuszu, wyjmij, jak już mówiłem wcześniej, watę z uszu, bo nie słyszysz chyba, jak nadchodzę po ciebie. Biorę klapki i dekadu, dobra? Dać dla MMA.pl wywiad, wiesz. Dobrze, panie i panowie, to był Adam Soroko, któremu życzę dużo zdrówka. No ja mam nadzieję, że coś się wymyśli z tą nogą. Kurczę, no jakby to, co, kurwa, odkręcę, będę tak napierdalał. Wiesz co? Jak pałką, kurwa. No. No i przy tym kursie ty nie możesz grać, ale... Kurwa, no, Nathan zagra pewnie. No i bardzo dobrze, dzwonią do ciebie. Dobra, problemy Najmana, taki był kiedyś cytat. Tak, dziękuję wam bardzo, słuchajcie, i pozdrawiam, miłego dzionka. I mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem zobaczycie jego pojedynek. Trzymaj się, Adaśko, wszystkiego dobrego, pozdro.